W naszej wiosce jest już żabka tutaj i robimy teraz Biedronkę, ostatni sklep, który chciałbym mieć tutaj w wiosce. Zróbmy, bo Biedronka jest czerwona, więc to on musi składać się z czerwonych bloków. Robimy taką wielką Biedronkę, zawsze chciałem pójść do Biedronki i ja lubię Biedronki, więc sobie zróbmy teraz Biedroneczkę. Tutaj na środku wioski na czerwony kolor dzisiaj będą pomagać mi Alek, Patty i Nubek. Tak razem jest nasza czwórka. Musimy zrobić dużą, potężną Biedronkę. Czekaj, ja wam wyznaczę teren, dobra? Ja wam wyznaczę teren. On gdzieś niech będzie taka długaśna ta Biedronka, taka długa. Zrobimy też duża. Wiele, tutaj będzie rozdzielało się, żeby też graniczyła z żabką. Obok jest taki inny sklep, tutaj będzie konkurencja. Dobra, zobaczymy, kto będzie miał więcej klientów. Na razie klienci są tylko w żabce, patrzcie, ile klientów ma żabka. Żabka ja ma mogę. Dużo klientów tutaj, dużo villagerów jest, mnóstwo. No, dobra, ale jest. My musimy być lepsi, my musimy tutaj dać tutaj w Biedronce teraz. Zobaczymy, ile przyjdzie klientów do Biedronki i kto przyjdzie. To jest ciekawe, więc oglądajcie do samego końca, robimy Biedroneczkę. A wy widzowie możecie dać subskrypcję, taką czerwoną jak te czerwone bloki. Dajcie teraz tutaj, weźmy sobie, zróbmy i teraz zaokrąglijcie, dajcie ściany do góry, lecimy, lecimy, dawajcie, spieszymy się. O, tak sobie elegancko zróbmy, pięknie, i teraz ściany do góry trzeba dać. A wy widzowie możecie dać subskrypcję, pamiętajcie o subiku jednym, plusie i też lajkaczu. Wow, mamy ściany, wow, olu, no jest wielka, prostokątna. Ej, Biedronka będzie większa od żabki dosłownie. Na tu robimy wejście, albo tak na środku bardziej, co? Na środku zrobimy, albo tutaj też może być. Okej, w tym miejscu zróbmy jakieś wielkie drzwi, doors dajemy i wielkie jakieś drzwi, takie będą idealne. Ej, takie robimy drzwi, patrz na to. A nie, takie stare, co? Brzydkie. No to dajmy jakieś inne, może takie białe. O, białe są cool. Białe są na, o, białe są na wypasie. Robimy takie wielkie drzwi, jak się otwierają do Biedronki, boom, i wchodzimy do Biedronki. Rozkładamy już tutaj rzeczy. Patty, ile dała wózków po prawej stronie? Ej, może na zewnątrz daj, żebyśmy zaoszczędzili miejsce. Ej, dobra. Bo Biedronka ma też na zewnątrz właśnie takie. Okay, zróbmy to tutaj, no. To jest dobry plan, 300 IQ. Tutaj zrobimy sobie na zewnątrz wózki różne, żeby tutaj były. Elegancko możesz je poukładać. A wy widzowie też możecie poukładać i wejść do mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie, też mam sklep z ubraniami, z gadżetami na smaso.pl, pierwsza linia w opisie. Kto by chciał, to wpadajcie, tam są moje gadżety i ubrania dla was. Specjalnie dobra jakość jest, postarałem się. Nowe loga, więc sprawdzajcie sobie. Czekaj, tutaj musimy to usunąć, bo to przeszkadza. Tutaj sobie usuniemy to. Żeby to nie przeszkadzało, tutaj też sobie usuńmy. Okej, usunęliśmy i teraz tutaj to weźmy, zróbmy sobie elegancko. Teraz musimy wybudować, zobaczymy, jak ona będzie wielka i ile klientów tutaj przyjdzie. Postaramy się zrobić ją jak najlepiej się da. No, weźmy, dajmy jakieś schodki, schody damy. Takie piękne, białe może sobie, żeby to było takie wejście tutaj po schodkach, prestiżowe. Biedronka będzie naprawdę super. Musimy sobie tutaj elegancko. Nie? No, elegancja Francja. I wchodzimy po schodkach sobie do góry. Perfekto. Tutaj mamy jakieś owoce, ale Patty, ustawiaj to normalnie przy tym, przy ścianie, nie? Żeby to... A to w Biedronce jest też tak na środku, są takie korytarzyki. A, korytarzyki musimy zrobić, dobra. No, takie i też taśmy. Alejki. Dajmy też taśmę, okej, okay. Dajmy też taśmę, która też jest ważna. Taśma, wpisujemy. Ja mam taśmę, patrz, ej, patrzcie, mamy taką, lol. Ej, tu jest normalnie. Patrz na siebie. Ty patrz na to, mogę zaznaczać. Lul, ej, zaznaczam, ile to jest metrów. Pokazuje mi 6 metrów, 7 metrów. Ej, widzę, normalnie tutaj mam zaznaczenie, widzicie? W centymetrach i metrach, lul, ale dobra. Mam miarę normalnie, elegancko normalnie, fajnie. Co jeszcze możemy tu odmierzyć? Okej, odmierzam teraz, a tutaj będzie się ciągło na 9 metrów. Ja tutaj kasy mamy, daję tutaj, tu mamy 9 metrów, ile kasy, ale to będzie się tak? Ale tutaj może stanąć? Jo, można. Można, ej, fajnie, się dobra. Ciska, są normalnie. A daj teraz tą taśmę wciągającą, potrzebujemy taką taśmę, wiesz, że ona wciąga produkty, żeby one jeździły też po nią, nie? No, a tutaj okay, to usuńmy w takim razie. Tutaj mamy owoce, a robimy alejki i teraz musimy też zrobić takie taśmy, które też wciągały na środku. Ej, Biedronka nie ma tak z boku. Biedronka zawsze ma na środku. Takie, że jak się podchodzi do tych kas, one gdzieś tutaj są. Trzymaj tutaj. One gdzieś tu powinny być, no. Ej, czekaj, bo ja nie mam miejsca. Dałeś mi, teraz to wciągnę, nie mam mi miejsca. Coś, wyrzuć mi coś. Nie mam, okej, wyrzuciłem. Dobra, teraz weź mi daj teraz te taśmy. Dajmy teraz, ja to ustawię, bo Biedronka ma zawsze tak przed albo na środku, nie? Te taśmy takie wciągające, że tam produkty się kładzie i tak dalej. Dobra, i też musimy zrobić magazyn, tu zrobimy taki magazyn, bo Biedronka ma zawsze magazyn, że tir musi gdzieś podjechać i musi też rozładować rozładunek, nie? Tutaj będzie magazyn taki z kartonów, z żywnością i tak dalej.
Czekaj, dam sobie tutaj. Zaraz wezmę tą taśmę. Czekaj, zrobimy magazyn gdzieś taki, żeby on troszeczkę był. I tu postawcie różne kartony, jakieś tam rzeczy, duperele. Czekaj, damy sobie tutaj jeszcze elegancko. Tu. O, dobra, tu jest taki magazyn biedronkowy. Tutaj będzie tylko magazyn. Weźcie, postawcie tu ściany ktoś. Ja już mam już taśmy. Ej, dajcie mi jeszcze takie taśmy ruszające się. Jak one się nazywały? Takie szybkie były. Ja ci rzuciłem. Nie mam ich. To czekaj, jeszcze raz ci rzucę. Bo ty dałeś jedną taśmę. O, dobra, tu jest. Teraz widzę, mam. Okej, dobra, tu będzie jedna kasa. Czekaj, damy bliżej wyjścia. O, gdzieś tutaj, dobra. Albo może, czekaj, wezmę ją. O, gdzieś tutaj, dobra, jedna kasa. Tu będzie druga kasa i tu będzie trzecia kasa. Dobra, mamy. O, ładnie rozłożone są teraz, fajnie. I teraz damy tutaj do wciągania, czyli to musi być też tutaj. Damy sobie teraz tak, żeby to wciągało. Czekaj, nie mogę tego postawić w bloku. A jak to postawić, żebyśmy tak dali? Ej, czemu? Ja nie chcę na kasie być. Postawić, pokaż. Czekaj, to chcę postawić tak. Czy dam radę? To nie sięga do tego. To poczekaj, ja ci pomogę. Spróbuj to zrobić, może to sięgnie jakoś, co? Może dasz radę. Żeby tak. O, wbiło się, jest, super, dałeś radę, super, super, elegancko. Tylko w drugą stronę to daje, ale trudno. Czekaj, może to zmienić? Teraz zmieniłem, jest, mamy to, dzięki, ale ktoś tak zrób po kolejnej, patrzcie. Robimy teraz te taśmy, o których chodziło właśnie mi. Dlatego, że tutaj będziemy mogli sobie elegancko położyć te produkty, które mogłyby zostać wciągnięte. A czekajcie, tu trzeba w drugą stronę, o, w tą dać, dobra. I tu będzie można kłaść produkty. Mamy jedną kasę, mamy drugą kasę i będzie trzecia. Jest, fajnie. Kładziemy sobie tutaj, żeby to wciągało. Patrzcie, o, jadę teraz na kasie. Jadę magazyn wypełniać. No a tak, a ty magazyn weź tam wypełnij, różne kartony i tak dalej. Czekaj, nie mogę tego postawić. Czemu tu nie mogę postawić? Ej, to musisz zrobić, Alek, bo tego nie mogę postawić tutaj przy końcu. Już lecę na ratunek. Tu musisz przy końcu postawić to, tak jak wtedy, tak jak tam zrobiłeś za pierwszym razem. Okej, kasy są przyszykowane, już tam mamy różne artykuły. Patrzcie, ile mnóstwo tutaj, jakieś rzeczy apteczne i tak dalej. Wow, ej, fajnie to wygląda. Uuu, biedronka już rośnie. Już naprawiłem. Super, zaraz też się przebierzemy właśnie i zobaczymy, jacy klienci przyjdą. To będzie najważniejsze. Ej, potrzebujemy napis, żeby zrobić. Nubek, zrób tu napis, że otwarte. Że tutaj otwarty. U, mamy, patrzcie, jest ten. Ha, jest tutaj zdjęcie. Biedronka, codziennie, niskie ceny. Ha, ha. Ej, w Biedronce zróbmy najniższe ceny w Minecraft. Zróbmy tutaj najniższe ceny. Normalnie wszystko niech kosztuje po 2 zł, po 5 zł. Ty. Ej, robimy najniższe? Że na przykład... Ile? 5 zł? Tak, po 5 zł, że wszystko, że na przykład 2 zł będzie kosztowało wszystko, nie? Albo 5 zł, nie? Ej, Nubek, no weź tu zrób Nubek otwarte, napis otwarty nad tym. Ej, tu musimy zrobić też kolejne okno. Czekaj, dam tutaj, wpiszę glas. Musimy zrobić jakieś fajne okno, the best. A Nubek robi teraz napis, żeby było otwarte. A tutaj stawiam takie okno troszeczkę mniejsze. Tutaj postawimy teraz drugie. Okej, okna też są ważne, żeby było wszystko ładnie widać, elegancko. A co jeszcze możemy? A, informacja, że jak wejdzie się do Biedronki, tutaj jest taka informacja, że możemy kliknąć na touchpada i wyświetlić informację o sklepie. Co się znajduje w środku i co możemy sobie kupić. To jest przydatne. Okej, mamy chlebek. Patrycja wystawia chlebek. Wystawiamy tutaj kurczaki, fajne picie. O, tu możemy się przejść, bo w Biedronce tak jest, że są takie półki i chodzimy i zbieramy sobie jedzonka i właśnie wtedy wrzucamy do koszyka, no i idziemy do kasy fiskalnej. Dobra, i co jeszcze tutaj? Uuu, ale mamy... Yeah, ile mamy magazynu, jakie tutaj są boksy. Czekaj, jeszcze damy sobie takie inne boksy, czekaj. Jeszcze damy patrz, sobie boks. Zrobiłem, ładnie. Pudła damy jeszcze, tutaj pudła. Okej, ja tu rozłożę pudła jeszcze, patrzcie. Tu jedno damy pudło, tu drugie pudło, bo w tych pudło też musi być żywności i tak dalej. Patrzcie, o, to jest, daję różne pudła. Niech sobie tutaj są elegancko. Tutaj kolejne damy pudła, patrzcie, żeby więcej pudeł było, dlatego, że później możemy do nich dawać różne rzeczy, do tych pudeł, nie? Nadajemy sobie elegancko. Mamy magazyn na best, mamy różne skrzynki, więc ten magazyn jest fajny. Okej, tutaj potrzebujemy więcej teraz przedmiotów, więcej jedzenia. Czekaj, co my tutaj mamy? A, i owoce, warzywa, cukierki, to jest bardzo ważne. Chleby i też mamy pączki, polecimy. Automaty. Automaty muszą też być, z napojami i tak dalej. Postawmy tam, bo automaty tutaj, o, blisko siebie. Postawmy, żeby one tutaj stały. I też postawimy sobie to, czekaj, o, postawiłem automaty. Postawmy też właśnie żywność i też tutaj chlebek dajmy. Tu jeden chlebek, tu drugi, że można sobie zabrać chlebek z warzywami, z pomidorem, z jabłkiem i sałatą. Mamy bagietki takie, świeżo wypiekane. Ej, bo kosyków tutaj jako, nie ma ja w lubię. Ogóle, patrz, kosyków brakuje, trzeba takie no, coś zostawić. Koszyki są, na zewnątrz są tutaj. A, na zewnątrz są, dobra. Tu są, że możesz sobie zabrać i tutaj wtedy wyjechać nimi, nie? Więc tutaj są elegancko, koszyki rozstawione. I teraz jak wchodzimy do środka, wiecie czego brakuje? Tutaj żebyśmy dali, jak to się nazywało, żebyśmy... Wiatraków tak... nie ma, ty, bo tutaj trzeba klimatyzację zrobić, patrz. Tak, klimatyzację i trzeba, o to było, dobra, już wiem co...
to jest to, to potrzeba, patrzcie, postawię. O, tutaj z babeczkami, z tortami, że Biedronka też takie coś ma, tutaj że tam są ogólnie, babeczki. Ale tam też mogą być. I Alek, weź stroje tutaj, daj stroje tutaj, potrzebujemy klothes, trzeba wpisze, klothes. Idziemy się teraz przebrać, bo zaraz klienci przyjdą, zobaczymy kto, jak otworzymy Biedronkę. Teraz weźmy, teraz dajmy tutaj, chodźcie się ubrać, przebieramy się, musimy dobra, się przebrać. Dobra, ja wychodzę się przebrać. Okej, tutaj mam różne rzeczy już gotowe. Więc tu możemy sobie podejść, a też możemy okulary sprzedawać. Ej, raz jakieś okulary i soda, ty, czekaj, to wystawię może. To byśmy sobie wystawili, że to może być tutaj. Czekaj, ja się ubrałam. Ja się już ubrała, Cripple Cola. Czekajcie, tutaj musimy podejść, do ciuchy są tutaj po lewej, tu są ciuchy. No tam byłam. Aha, dobra, no bo czekajcie, ja muszę to widzieć, a nie się przebieracie. Nadajemy sobie jeszcze tutaj, aj, czekaj, to może tutaj być. Jeszcze okulary może postawię, gdzieś tu wcisnę. O, okulary do sprzedaży. Dobra, okej, mamy. Teraz chodźmy do środka i tutaj sobie elegancko weźmy sobie, tutaj przebierzmy się. Dobra, Patrycja się przebierała, zobaczcie, Patrycja tak wygląda. Teraz tak, ja idę, wyglądam. Uwaga, przebieram się. Biorę ciuszki i pyk, wziąłem. Czekaj, o, wziąłem, jestem przebrany. Patrzcie, jak wygląda teraz fajnie. Teraz ja... Alek się ja przebiera, muszę sprawdzić, patrzcie. Który pasuje do mnie, czekaj, o. Jest, przebrał się, super, jak fajnie. Ale wyglądamy teraz. Sprzedawcy z Biedronki, elegancja, Francja. Nubek, chodź, ruszcie, Nubek, a nie. No, patrzcie, jesteśmy sprzedawczyniami. Sprzedawcami. Elegancko, patrzcie, mamy wypełniony całą Biedronkę różnymi rzeczami. Wszystko mamy, dosłownie wszystko. Biedronka jest taka wielka. Woo! Elona nam się udała, co? Ale fajnie to wygląda. No. A obok ekstra. Jest żabka. Bo żabki są też takie małe, stricte mają takie punkty małe, a Biedronki trochę mają więcej pomieszczenia. Dobra, okej, mamy. No to co? Otwieramy. Wszyscy do kas, siedzimy na kasy, dawajcie na kasy. No dobra, i czekamy za klientami, aż ktoś przyjdzie. Idź Allegro, Alek jest na kasie, jestem na kasie. Idę zobaczyć, czy już ktoś tutaj stoi przed naszym sklepem Biedronką i... Wow, jaka kolejka się ustawiła, patrzcie ile jest ich! Ja, villagerowie przyszli, co jest, taki hagi-wagi przyszedł. I jeszcze ktoś tam z inna głowa, i różni klienci przychodzą. Dobra, trzeba iść szybko do kasy. Wow, bogaty villager nawet przyszedł, patrzcie, wszyscy się pchają, wchodzą, wchodźcie otwarte. Wow, ile klientów weszło. Masa klientów zaatakowała. Normalnie wchodzą, ale proszę mi tutaj wszystko zabrać i później musicie dać na taśmę. Pamiętajcie, na taśmę, więc to musicie sobie zabrać ze sobą. Okej, ja siadam na taśmę i będę tu wszystko kasował i wyrzucał tam elegancko. Dobra, oni coś sobie tam wybierają, zobaczcie. Villagerowie biorą się za picie, wzięli. Ja, ile tego tam jest. Wszystko sobie wybierają, kupują klientów, jest mnóstwo. Mam nadzieję, że oni to kupią, że zapłacą, nie? Żeby nie było coś takiego, że oni ukradną, wezmą i uciekną. Dobra, okej, patrzymy. Tam Szyrek, co jest tak głowa? W ogóle sobie coś tam wybiera w ogóle. No, patrzymy tam, ile klientów ten chleb bierze. O, ten się rzucił na jakieś pączki, na chlebek. Hagiłaki tam bierze jakieś picie. Dobra, no to w takim razie... O, już podchodzi do kasy. Proszę mi na kasę, na taśmę rzucić. Na taśmę tam na końcu. Dokładnie. Oj, leci. Patrzcie. Widzicie? Lecą. Ej, wypadło coś. Wypadło coś panu. Proszę, to ja to pozbieram. Okej, mam tutaj. Zobaczcie, wziąłem te wszystkie i teraz te rzeczy muszę po prostu skasować. Okej, on sporo dosyć wybrał. No, co to je mamy? Są jabłuszka, okej. Pip, skasowane, proszę bardzo, wyrzucam. Następne jabłuszka, pip, skasowane, wyrzucam. Jabłuszka, pip, skasowane. Serek, pip. Proszę bardzo, jeden, drugi, pyp, trzeci, ile on tego wziął? Kurczak, pyp, ile tego jest? Jabłuszka, pyp, a nie, tu, pomyliłem się, to było picie. Picie, pyp, okej, picie skasowane, barrel golden apple, pyp, jabłuszka kolejne, pyp, wiadro jabłuszek kolejne, później, pyp, on wszystko wziął, te owoce, jakieś tam mandarynki, jabłuszka, no i co jeszcze, kolejne jabłuszka, pyp, ile pan je o jabłek, po co tyle panu jabłek, co? Tyle jabłek jest potrzebne, serio? On się cieszy, patrzcie, dobra, kasa teraz dla mnie, kasa, bo ja chcę zarabiać, dobra, zobaczymy, panie, kasę, dawaj, co pan, chciał uciec, tak, kasa, patrzcie, ile zarabiamy, elegancko, ile pieniążków, tak? Tak, fajnie się pracuje w Biedronce. No, on płaci elegancko, dziękuję. To było 50 zł, jest tu 50 zł? Patrzymy, czy jest. Proszę już nie rzucać, ja muszę przeliczyć. Czy to jest 50 zł, uwaga? Jest 50, dobra, 51 dostałem, złotówka więcej. Dzięki, to będzie napiwek, dobra? O, dziękuję. 51 zł, elegancko. No, a teraz następny. Co tam idzie? W kolejce się ustawić. O, Szyrek coś tutaj daje, patrzcie. Mamy jakieś pączki, jakieś wiaderko. Chleba wziął, jakiś kurczak. Ile on tam, patrzcie, ile tego nabrał, nie? Okej, podbieramy, weźmy sobie to. No i proszę to wyrzucić, ale nie podchodzić z tego, to ja muszę zabrać. Jeszcze raz, rzucić na taśmę, proszę. Okej, na taśmę, mamy kurczaka, wszystko to pozbieram. No i skasuję. Ej, proszę to dokładnie rzucać, a nie. Dobra, wezmę to. Uwaga, co mamy tutaj? Pączki. Pyp, skasowałem, wyrzucam.
Tutaj kurczak, pyp, okej, okay, skasowane. Tutaj mamy apple, pyp, kolejne jabłka. Jabłka się naprawdę mocno sprzedadzą. Naprawdę solidnie. Pyp, jajka, okej, okay, proszę bardzo, kolejne. Pyp, potatos, pomidorki. Pyp, okej, okay, tutaj chlebek, bagietka, proszę bardzo. Jak to się sprzedaje, nie? No, a teraz pierwszy chleb sprzedałem w ogóle. I teraz kolejne, co tutaj jeszcze jest? A, i wiadro mleka. Pyp, okej, okay, proszę bardzo. Razem będzie 30 zł. 30 zł poproszę. Wow, ile kasy idzie. O, tyle, patrzcie, będę bogaty. Już zarobiłem z 80 zł. A to jest dopiero na same otwarcie, nie? Ale kasy. Dobra, i ile? Ej, pan nie dał mi 30. Coś tu zabrakło. Tu jest, zabrakło jeszcze z 10. 10 jeszcze proszę mi dać. No okej, okay, dobra, tyle wystarczy. Dziękuję. Dobrze, do widzenia. Okej, okay, zarobione. Ciekawe, jacy następni klienci przyjdą, poważnie. Okej, okay, co to jest, jakiś kotek? Ej, proszę mi tu kocie wywalać stąd, wyjdź stąd poważnie, już! Usuwaj się, usuwaj się! Ktoś tutaj przyszedł. Proszę tym kotem iść. Dobra, i weźmy, villagerowie, co wy macie? Proszę mi tutaj zrzucić. Okej, okay, villagerowie, wzięli sera. Patrzcie, ser, jak, ile oni wzięli tutaj pączków różnych. Wow, pączki, ser, okej, okay, zabieramy. Co tutaj będzie? Yeah, ile chleba wzięli, patrzcie, ci to są bogacze, ten villager nabrał tyle rzeczy, żywności różnych, jaki on musi być bogaty, przecież to będzie kosztowało z 200 zł. Yeah, dobra, coś jeszcze, panie villagerze? Okej, okay, chyba wszystko, dobra, kasujemy. Pyp, 3 razy chleb, skasowane 3 razy. Tutaj wyrzucam po lewej stronie, panie, proszę zbierać. Pyp, tutaj pączki, okej, okay, serek, te napoje, pyp, dobra, skasowane, pyp, ja ile tego jest, pyp, czyli pyp, to skasowane, dobra, to trzeba, pyp, ile tego jest, ser, pyp, okej, okay, tu wyrzucam, pyp, ciastka, ile oni tego wybrali, jabłka, pyp, okej, okay, to pyp, jest skasowane, razem to będzie, oj, wyrzucam, czekaj, muszę to wyrzucić, razem to będzie 160 zł. 160 zł poproszę. Ale tu kasa, naprawdę tyle zakupy za tyle pieniędzy, to ja jeszcze dawno nie widział. 160 proszę dać mi. Wow, a patrzcie ile wyrzucił, dobra, ile kasy dostałem elegancko. Dobra, dostałem, dziękuję. Tyle zgadza się, pozdrawiam, papa. Okej, okay, dobra, teraz patrzymy, kto to idzie? Co, jakiś Squid Game? Ej, Skibidibi tam jest, ja, co to są za klienci dziwni. Ej, mamy klientów różnych. Na co on tutaj wziął? Jest jakaś kola, chleb, znowu warzywa, dużo tych warzyw biorą strasznie. Ej, proszę nie zabierać, co pan robi, no nie wchodzić. Proszę tak tutaj stać, tu stać, wtedy wrzucić to wszystko, tutaj tak stanąć, wrzucić to wszystko i tu stać, żeby to wszystko poleciało tam. Ja muszę składać pieniądze do środka, żeby, ja musiałem im pokazać jak to zeskanować. Proszę tu stać w tym miejscu i to wyrzucać, no. I czy to tak jest ciężkie? Jeszcze raz. Od nowa, proszę tam stanąć, bo oni nie ogarniają tej kasy w ogóle, oni chyba są za starzy. A tutaj jeszcze raz wyrzuciłem, okej, okay, ja siedzę i teraz proszę mi tutaj wrzucać, żeby to było ogarnięte, zorganizowane. Dobra, leci to wszystko elegancko, no i teraz jest pięknie. Teraz podchodzimy do tego, proszę nie podchodzić, ja to muszę zabrać poważnie. A teraz bierzemy i kasuję, pyp, okej, okay, picia, pyp, banany, pyp, kurczak, pyp, marchewki i pyp, bagietka i zakupy. Dobra, 60 zł, to też drogie. Ale ciężka praca, widzę, już mi się nie chce pracować. Poszedłbym sobie coś wypić, a nie mogę przerwy mieć. Ile jest? Nie mam tyle. Co? Jak pan nie ma tyle? 60 zł dawać mi tu, ale już. Ej, tu jest ciężka praca, naprawdę. Kolejni klienci przychodzą. Jeszcze może kolejna gromada przyjść poważnie. Villagerów, jeszcze tam, jeszcze villagerowie stoją, patrzcie. Yeah, ile jeszcze klientów tu jest z tyłu. Yeah, muszę wszystkich obsłużyć, ale ja już nie mam sił. Ja już nie mam sił. Nie, kolejni idą. Co jest kolejni? Jeszcze policjantka. Dzień dobry, jeszcze pani policjant przyszła. Czajcie, nawet policjantka robi zakupy w Biedronce. Ja cię kręcę. Dobra. Ej, panie, co pan mi kradnie pieniądze? Ej, kradnie mi pieniądze. Złodziej, złodziej. Ej, łapać, pani policjantko. Ej, pani policjantko. Złodziej mi ukradł pieniądze. Proszę go złapać. Złodziej, złodziej, złodziej. Ej, łapać go, łapać go, łapać go. Pani policjantko, jest złodziej w Biedronce. On chciał ukraść. Oddawaj pieniądze mi, ale już. O, nie ma kradnięcia. Dobra, oddaję. Ja już myślałem, że chce mi zabrać pieniądze. Co za ludzie, nie? Ja już nie mam sił. Tu potrzebuję zmiany. Ej, Patty! Gdzie jest Alek i Patty? Oni mieli mi pomagać. Patty, Alek, wróćcie, no pomagajcie mi. Gdzie oni są? Patty, Alek! Ja zostałem sam na kasie w ogóle. Gdzie jest Patty, Alek? Ja myślałem, że oni tutaj mi pomagają. Ich nie ma, no. Gdzie oni by mogli być? Patty, Alek! Gdzie oni są, no? Nie ma tutaj? Alek, gdzie jesteś? Nie ma ich, no, Patty! Na magazynie siedzę, na magazynie! Na magazynie jesteś? Co ty robisz tu? Ej, co ty tu robiłeś? Chłopie, wychodź i pomagaj mi z tym, z tą taśmą. Dawaj, ruszaj się, rzecz. No, musiałem poukładać wszystko, no. Wchodź na kasie i nie ryguj, ja już nie mam sił, musisz mnie zmienić, ja już idę. Ja idę się położyć, idę odpocząć, bo już sił nie mam. Gdzie idzie się położyć? Chodź, wracaj. Ale się zmęczyłem, nie, ja już nie mam sił, ściągnąłem fartuch normalnie.
Nie, co teraz jadę, dobra. No, teraz twoja kolej, teraz Alka kolej. Dobra, ja wychodzę, idę, jestem zmęczony mega, ale był ciężki dzień w Biedronce, dużo klientów, dużo bardzo. A wy widzowie możecie wejść na mojego Instagrama, słuchajcie, wpadajcie na mojego Insta i Facebooka, bo tam wrzucę moje zdjęcia, filmiki z wakacji. Lecę na Rodos i tam będę wrzucał takie fajne, ciekawe zdjęcia, filmiki na moim Instagramie i Facebooku. Możecie mnie zaobserwować, wbić i zobaczyć, bo teraz nagrywam na zapas filmy i będę na wakacjach od dawna. Wreszcie odpocznę. Wow, do jutra!